Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym teraz pokazać pewne z zastosowań, które przygotowuję do innego poradnika, który chciałbym zrobić. Mianowicie takie cztery filmy, które wyrenderowałem w celu pokazania precyzji obliczeń w systemach cząstek, chciałbym połączyć w jeden film. I te cztery filmy chciałbym, aby były połączone w taki sposób, żeby każde z tych filmów stał w narożniku ekranu i aby można było je wszystkie w tym samym czasie oglądać. Dodatkowo do takiego filmu chciałem dodać jeszcze cztery napisy w różnych miejscach i to pokażę może po to, aby pewnym początkującym użytkownikom troszeczkę ułatwić start z edytorem sekwencji wideo. A więc, aby zacząć, przełączam się przez menu rozwijane przy opcji Default do Video Editing. W tym momencie długość mojego filmu jest ustawiona na 3000 klatek, mam to w tym miejscu. Jeżeli u Was jest inna, domyślnie wynosi 250, warto ją zmienić. I teraz do tego obszaru, który jest w tym miejscu, dodam sobie coś takiego jak strip, który nazywa się image. A więc dodaję sobie po prostu sekwencję obrazków. Te obrazki pochodzą oczywiście z innego procesu renderowania. Te obrazki mam u siebie w katalogu i pierwszy, jaki chciałbym dodać, to jest coś, co nazywa się midpoint. Wchodzę do katalogu. W tym katalogu jest cała seria wielu obrazków. Jest ich tutaj 3000. Zaznaczam wszystkie klawiszem A, bam, zaznaczone i naciskam Add Image Strip. Blender w tej sytuacji wszystkie te obrazki ustawia jeden za drugim i będą one mogły być oglądane. To, co na filmie by się pokazywało, to jest coś takiego, co wykorzystuje sposób wyświetlania cząstek do animacji prędkości poruszania się cząstek. Jak widać, tutaj powstają jakieś zaburzenia. Tam, gdzie są fale, elegancko te cząstki się jakoś zabarwiają na ładne kolory. No i taki film chciałbym umieścić w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dodać jeszcze trzy. Aby takie coś zrobić, potrzebuję na początku przetransformować troszeczkę ten swój pasek z obrazkami, tak aby on się pomniejszył i przesunął. Można to zrobić za pomocą paska, który dodaje specjalny efekt o nazwie Transform. Takie coś robi się za pomocą wstawienia nowego paska, ale aby było wszystko w porządku, mówię, jak to zrobić. Ten pasek trzeba zaznaczyć prawym klawiszem, a więc klikam go prawym, on teraz jest zaznaczony. Gdyby nie był, byłby wyglądał tak. Klikam go prawym klawiszem, aby go zaznaczyć. Następnie wciskam Shift A albo wybieram z menu ADD polecenie Effect Strip i wybieram następnie pasek Transform. W tym momencie ten zielony pasek należy w całości do tego mojego paska z obrazkami, które mam poniżej. Następnie pasek z obrazkami mogę ukryć naciskając klawisz H. On nie będzie potrzebny, ponieważ w całości zastąpi go ten pasek Transform, który coś z tym paskiem zrobi. No i teraz trzeba będzie odpowiednio zdefiniować parametry tego paska Transform. Aby to zrobić, używam takiego panelu, który otwieram klawiszem N po prawej stronie. I to, co potrzebuję zmienić, to jest coś takiego jak konkretnie położenie filmu oraz jego skala. Film muszę przeskalować tak, aby był o połowę mniejszy. W związku z tym, aby nie skalować w osi X i Y jednocześnie, zaznaczam checkbox Uniform Scale i wpisuję tutaj w skali 0,1. To powoduje, że mój film staje się natychmiast pomniejszony i to jest połowa tego, co było poprzednio w każdej osi, a następnie ten film muszę przesunąć sobie tak, aby był w lewym górnym rogu ekranu. No i teraz trzeba troszeczkę matematyki. Położenie X oraz Y tutaj w tych suwakach position określane jest w procentach. Oznacza to, że ten lewy górny róg mojego filmu znajduje się teraz w położeniu 0,0 tak naprawdę. Jeżeli chcę przesunąć go w stronę lewą, to muszę go przesunąć o 1/4 długości całego ekranu. Oczywiście jeżeli mówimy o osi tej poziomej. Tak samo będzie z Y. Y muszę przesunąć do góry o 1/4 długości. W związku z tym tutaj wpisuję sobie minus 25 i oznacza to minus 25%. Od razu widzę, że się przesunął w odpowiednią stronę na osi x-owej ten mój obraz i tak samo robię tutaj. Minus 25, bam, przesunął się do dołu, a więc muszę wpisać 25, ale przesunął się do góry. Więc to położenie jest ustawione prawidłowo. I teraz chciałem dodać następny pasek, więc naciskam Shift A, dodaję image z katalogu, który teraz będzie nazywał się Part Euler. Tu jest znowu 3000 obrazków, troszeczkę inny rodzaj animacji. Mam ten film i zobaczcie, on ten film zasłonił w całości wszystko to, co było pod spodem. W związku z tym znowuż uczynię go niewidocznym przez naciśnięcie klawisza H, jednocześnie dodam do niego efekt, który będzie nazywał się Transform. Transform znowuż jest widoczny i zasłania mi cały poprzedni obraz. W związku z tym ustawiam tutaj tym razem 25,
25. OK, aby go przesunąć i trzeba go jeszcze przeskalować, a więc zaznaczam checkbox Uniform Scale, wpisuję 0,5. No i mam. I teraz jest pewien problem, ponieważ ten film oczywiście ustawił się we właściwym miejscu, ale jakąś dziwną przypadłością Blendera jest to, że nie widzę tego, który stał poprzednio. To jest związane z tym, że każdy z tych pasków wykonuje pewną operację na całym obrazie i w tym momencie ta operacja jest podana na samej górze w tym panelu i nazywa się Replace, a więc ten zielony pasek zastępuje ten, który jest pod nim. Usuwa go tak jakby. Dlatego nie widać tutaj żadnego obrazu. Aby to zmienić, ten pasek, który jest powyżej, musiałby dodać ten swój obraz do tego, co już istniało. I to można zrobić za pomocą zmiany tej operacji Replace na Overdrop. Jeżeli to zrobię, widzę, że tutaj jest również jakiś film, który poprzednio wstawiłem. Dobrze. Więc to był pasek o nazwie ten tutaj. To był Midpoint, tutaj jest Euler. Dodam teraz czwarty z kolei. Image. W tym momencie dodam jeszcze part Verlet. To jest kolejna symulacja, czwarta. Oczywiście czynię ją niewidoczną. Dodaję teraz, zaznaczę ją oczywiście wcześniej, dodaję pasek o nazwie Transform i podobnie powtarzając, ustawiam go od razu na Overdrop. Jemu ustawię pozycję na minus 25, minus 25, aby znajdował się w lewym dolnym rogu. No i skala oczywiście na 0,5. Jest ustawiony. Oczywiście pewnie ciekawi jesteście, jak to wygląda, więc jeżeli teraz przewinę, to widać, że Blender pokazuje mi poszczególne obrazki z dowolnego miejsca. Na przykład teraz pokazał obrazek numer 970. Ok, możemy to też zobaczyć. Tutaj jest Play Ahead, 970 klatka, czyli 970 obrazek z tych trzech pasków filmowych wyświetlił. Dodaję teraz szybko kolejny strip, już czwarty w tym momencie, będzie part RK4, zaznaczam wszystko, add image. Proszę zobaczyć też, że jeżeli ustawiony w osi czasu jestem nie od samego początku, to pasek ustawia się w ten sposób, aby być dokładnie tam, gdzie miałem początek zaznaczony tym zielonym pionowym wskaźnikiem. Aby poprawić położenie tego paska, mogę wcisnąć G, gdy on jest zaznaczony i przesunąć po prostu. I ustawić go tak, aby znajdował się na klatce 0. Mogę również zrobić tak, że ustawię sobie ten mój wskaźnik bieżącej pozycji na klatce 0, zaznaczę ten pasek prawym klawiszem i wcisnę Shift S. Shift S to jest taka operacja snap jakby i powoduje, że paski wyrównują się natychmiast do położenia wskaźnika czasu. No i teraz oczywiście tak samo robię, że ukrywam, dodaję transform, ustawiam transform jako overdrop. Ustawiam także pozycję. Ta pozycja to będzie w tym przypadku 25% w prawo, 25% w dół. Nie będzie minus 25%, aby było w dół. I teraz skala 0,5. W tym momencie mam wszystkie cztery filmy skomponowane z pasków zawierających obrazki widoczne jednocześnie na ekranie. Można dzięki temu porównać, jak zachowują się poszczególne systemy obliczeń w cząstkach. No i dobrze, i teraz chciałbym podpisać te systemy tak, aby było wiadomo, który jest który. Na razie widzimy to tylko po nazwach plików wewnątrz katalogów. No to jest oczywiście niewystarczające dla filmu. W związku z tym potrzebuję zobaczyć teraz, jak to jest. Ten zielony pasek to jest jeden z tych obrazków. Aby zobaczyć, który to jest tak naprawdę obrazek, mogę na chwilę nacisnąć klawisz H. To jest ten. To jest lewy górny. Ten lewy górny musi mieć napisane midpoint. Aby teraz odznaczyć go z powrotem i spowodować, że się pojawi, naciskam Alt-H i on się pojawia. Więc potrzebuję teraz zrobić coś takiego, że przełączę się do sceny Default. Default to jest mój widok taki podstawowy. Kliknę w kamerę prawym klawiszem i nacisnę Alt-R, aby ona zresetowała swój obrót. Tak samo nacisnę Alt-G, aby zresetowała również swoją pozycję i podciągnę ją trochę do góry. Teraz jeżeli wcisnę klawisz 0 na klawiaturze numerycznej, to patrzę przez kamerę i to jest dokładnie to, co kamera mi wyrenderuje, gdybym jej użył do renderowania. W tym miejscu muszę dodać jakiś napis i ten napis to może być tekst. Tekst, który powinien nazywać się midpoint. Midpoint. Może napiszę to normalnie, point. I to jest tekst, który powinien znaleźć się w lewym górnym rogu, a więc tam właśnie go przesunę. Niech on sobie stoi gdzieś tutaj, pomniejszę go. W ten sposób. Oczywiście scenę na wszelki wypadek zapiszę. Weźmy sobie to w głównym katalogu jako Untitled na przykład. I teraz nacisnę F12. Jeżeli nacisnę F12, to zobaczę niestety swój render, czyli te moje cztery obrazki i to dodatkowo w klasce 1591.
Aby zobaczyć tutaj ten napis, który dodałem przed chwilką do sceny 3D, potrzebuję do edytora wideo dodać jeszcze jeden pasek. A więc przełączam się teraz z powrotem do edytora wideo i tutaj oprócz tych pasków, które mam, muszę dodać jeszcze jeden i to będzie pasek ze sceną. Scena to jest coś, co zawiera mój napis 3D, który przed chwilką dodałem. Dodałem taką scenę i jak widzę od razu tutaj jest napisane midpoint. Scena również powinna mieć coś takiego jak overdrop, chociaż w tym momencie lepiej dla niej wybrać jest alfa over, co oznacza, że alfa, która jest kanał alfa, który jest generowany ze sceny, będzie używany do określenia przezroczystości tych napisów. Niestety wybrałem alfa over i tam gdzie kliknę widzę, że cały czas tej alfy nie ma. To jest z kolei spowodowane tym, że obecnie Blender będzie renderował mój obrazek z napisem midpoint bez alfy. Alfę mogę włączyć używając panelu render. Jeżeli nie widzicie tego ustawienia tutaj, ponieważ domyślnie go nie ma i jest tak jak teraz, wystarczy tylko złapać myszką za róg górny prawy w obszarze podglądu i pociągnąć ten róg w lewo. Jak pociągnę w lewo takim zdecydowanym ruchem, to otworzę kopię tego samego panelu. Mogę wtedy otworzyć sobie guzik zmiany widoku i wybrać coś takiego jak Properties z menu. Properties to są te zwykłe guziki, które normalnie wszędzie mamy. Oczywiście wiadomo, ale wolę powtórzyć, żeby było wszystko jasne. Teraz tutaj szukamy opcji, która odpowiedzialna jest za renderowanie z alfą. Jak widać, cały ten obrazek będzie renderowany w rozdzielczości Full HD, tak ma być, to jest u mnie domyślnie, 25 klatek na sekundę, to jest akurat bez znaczenia. I output jest ustawiony jako plik PNG, ale tylko w kolorach RGB. Ja natomiast potrzebuję renderować w RGBA. Jeżeli teraz wcisnę F12 i zrobię render, to zobaczymy, że wyrenderowało się coś, ale nadal nic ciekawego nie widać. To jest z kolei spowodowane tym, że brakuje jeszcze włączenia przezroczystości. Tą przezroczystość włączało się gdzieś tutaj. Dobrze, teraz nie pamiętam, więc pozwólcie, że na chwilę się temu przyjrzę. Postprocessing to nie. Moment, moment. Dynamic sampling. Mam tutaj wybrany Cycles. Pozwólcie, że przełączę się do render Blender. I teraz przypuszczam, że to gdzieś tutaj powinno być. Tu nie. Shading. O, jest taka zakładka jak panel Shading. I w tym panelu mam coś takiego jak alfa ustawione na Sky, a zamiast tego powinienem wybrać alfa ustawione na Transparent. W innych wersjach Blendera może być to troszeczkę inaczej zorganizowane, nawet teraz musiałem poszukać, gdzie to jest, bo już nie pamiętałem dokładnie. No więc teraz, jeżeli wybiorę sobie alfa Transparent i wcisnę F12, to w tym momencie zobaczę, że nagle odzyskam widok poprzedni, który miałem, dodatkowo z tym napisem, który tutaj jest. Ten napis jest przy okazji troszeczkę za duży, więc trzeba go będzie jeszcze pomniejszyć. Dobra, teraz tak, jestem w edytorze wideo i widzę, że ten midpoint to jest coś, co jest w lewym górnym rogu. Następny Euler, mogę sprawdzić szybko klawiszem H, to jest ten w prawym rogu, więc potrzebuję jeszcze napisu Euler tutaj. Przełączam się w takim razie do widoku default. Ten napis midpoint zmniejszam, podniosę go troszeczkę jeszcze do góry. Skopiuję go teraz przez Shift D, a później wciskając X ustawię w tym miejscu, gdzie powinien być napis Euler. I teraz wpisuję tutaj Euler. To jest po prostu sposób całkowania numerycznego używanego przy rysowaniu cząstek. Tak samo te dwa napisy mogę teraz skopiować i w osi Y przeciągnąć je w dół, a za chwilkę je poprawię po to, aby tutaj były również inne słowa. Sprawdźmy tylko w edytorze sekwencji wideo, co to jest tak naprawdę. Ten pasek H to jest pasek, który używam metod verleta, a więc się znowu przełączam do default i tutaj wpisuję verlet. No a tutaj pozostanie nam RK4. RK4, ok. K powinno być duże, bo to jest Raya-Kunta metoda. Dobra. No i już gotowe. Teraz tak, wystarczy, że wcisnę F12, wszystko się ładnie wyrenderuje i to jest jedna z klatek wyrenderowanych podczas animacji. Widać jednocześnie, że jest ona troszeczkę dziwna, ponieważ te napisy po prawej stronie są troszeczkę jaśniejsze od tych po lewej stronie. To dlatego, że to jest prawdziwe renderowanie i tutaj mam zwykłą scenę 3D. W tej scenie 3D światło znajduje się troszeczkę po prawej stronie, dlatego te napisy są jaśniejsze. Aby napisy były tak samo jasne i aby w ogóle świeciły na biało lub na czarno lub jakimkolwiek innym kolorem, możemy do nich dodać materiał. Wystarczy, że kliknę tylko w zakładkę z materiałami, nacisnę guzik New i ten materiał, który tutaj jest na panelu Shading, zaznaczę jako Shadeless. W tym momencie on nie będzie w ogóle reagował na światło, niezależnie od tego, ile tu będzie lamp lub też nawet jak nie będzie żadnej lampy, i tak będzie go widać. Tak samo zrobię z pozostałymi trzema tekstami, ale żeby nie dodawać do nich nowego materiału, mogę kliknąć po ich zaznaczeniu również ten obiekt, który materiał miał już dodany.
W tym momencie, jeżeli nacisnę Ctrl L, to pojawia się menu Make Links i mogę wybrać Linkuj materiały do wszystkich zaznaczonych obiektów na podstawie tego, który zaznaczyłem jako ostatni. To był aktywny obiekt w zaznaczeniu i teraz materiał z tego obiektu jest również uwspólniany przez te dodatkowe trzy teksty. Jeżeli teraz wcisnę F12, to renderują się one w bardzo jaskrawy sposób, tak właśnie jak to powinno być. OK, teraz taką scenę chciałbym wyrenderować jako na przykład jakiś mały film. Przechodzę w tym momencie do panelu Video Editing, aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo. Mogę to sobie poklikać. Jeżeli coś mi nie działa, mogę nacisnąć na guzik Refresh Sequencer. No i w zasadzie należałoby teraz taki zestaw przygotować do renderowania. W tym momencie na górze odznaczam opcję Autosave. Być może u Was jej nie ma. Ja mam włączoną wtyczkę, która dodatkowo każdy render zapisuje mi jako plik PNG. Nie chcę tego teraz. I wybieram sobie z panelu, na którym mam coś takiego jak Output, format pliku, który będzie filmem w tym momencie. To są gotowe obrazki, w związku z tym mogę renderować to od razu do filmu. Wybieram sobie na przykład kodeka H264 i na panelu Encoding określam dodatkowe opcje. W zasadzie pozostawiam to wszystko bez zmian. Jedyne, co mogę jeszcze zaznaczyć, to dźwięk ustawić na None, ponieważ tutaj nie ma żadnej ścieżki dźwiękowej, nie jest mi ona potrzebna. No i po takich ustawieniach wystarczy tylko, że zapiszę Blendera, mogę nacisnąć na Animation i w tym momencie odbywa się renderowanie, które polega na zczytaniu z dysku tych czterech obrazków, przeskalowaniu ich, ustawieniu w odpowiednim miejscu, dołączenia renderu z moimi napisami i sklejenia wszystkiego do kupy, a później zapisania do pliku, który będzie tak naprawdę plikiem wideo. Gdybym miał to pokazać, spodziewam się, że tutaj będzie powstawał ten plik. Proszę zobaczyć, jest tutaj plik. Teraz jak wyświetlam wielkości, to wielkość tego pliku rośnie. To jest ten plik i on robi się coraz większy. Mogę go także sobie teraz już wyświetlić. 0.0.0. To jest początek zaledwie, ale już widać, że działa. Także w ten sposób można wyrenderować sobie jakiś materiał. A ja dziękuję za uwagę, a to, co teraz renderuję, pokażę w innym tutorialu, aby zaprezentować pewne dodatkowe cechy Blendera i możliwości, które on ma. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.